Całe opowiadanie, w związku z tym nie mogła być statyczna, musiała być nieduża kamera, która towarzyszy bohaterowi i tak dalej. I wtedy takie kamery miały tylko działy rozmaite reportażowe w telewizji. I tam była taka organizacyjna zakawiczka, która polegała na tym, że jeżeli zamówiono taką kamerę, to nie można było zamówić już środków inscenizacji w postaci na przykład zespołu charakteryzatorek do tego. I myśmy właściwie w tym przedstawieniu przełamali taki zwyczaj organizacyjny, jakiś idiotyczny, że jak charakteryzatorka to tylko kamera statyczna, jak reportaż to bez tego. Myśmy to dokonali takiego, dokonując jakichś cudów, pamiętam wtedy, na najwyższych szczeblach dowodzenia telewizją, żeby pozwolono na to, żeby tak to się odbyło. W Moskwie mieszkałem od niedawna i zajmowałem skromne stanowisko lektora w gazecie Wiadomości Żeglugi Śródlądowej. Nienawidziłem swojej pracy i czasami, nieraz aż do świtu, pisałem powieść. Sama powieść teatralna z tysiąca powodów jest niesłychanie ważnym utworem. Po pierwsze, jest to właściwie jedyny wnikliwy, zjadliwy, inteligentny dokument opisujący, mówię o książce, opisujący pod bardzo prostym pseudonimem, bo Maksudow to był Hakow, a wszyscy inni są bardzo łatwi do odczytania, w tym oczywiście Konstanty Stanisławski, czyli przede wszystkim i Niemirowicz Danczenko. Wielkość i upadek moskiewskiego teatru artystycznego pod kierownictwem Stanisławskiego i Danczenko. Rozwiedziesz się? Tak, no cóż, to do niczego. To do niczego. Jakieś gierki i kompletna szarża. Jaki on ma stosunek do tej kobiety? No, kocha ją, Iwanie Wasyliczu. Po prostu ją bardzo kocha. Tak, no cóż. Czy pan zastanowił się nad tym, co to jest płomienna miłość? Proszę. Płomienna miłość polega na tym, że mężczyzna gotów jest na wszystko dla ukochanej. Proszę dać rower. Mi nie da za rower. Rekwizytor, rower na scenę, proszę. Tak, rower, rower. Zakochany mężczyzna robi wszystko z myślą o swojej Bogdance. Je, pije, chodzi i jeździ. Kiedy dyrektor Koenig zwrócił się do mnie z prośbą o napisanie czegoś dla telewizji, dając mi wolną rękę zupełnie, natomiast jedną sugestię, żeby to była raczej rzecz współczesna, a nie historyczna, no to bardzo mi to pochlebiło i napisałem sztukę, o której wiedziałem, że jest napisana dla teatru telewizji, to znaczy z takimi elementami, których w tak zwanym normalnym teatrze repertuarowym nie można by wykorzystać. Jakaś zła wiadomość? Teraz nie ma dobrej wiadomości, ale ta akurat jest niezła. Co to za dziewczyna? A, bratanica Kaczmarkowej wzięła ją do pomocy na te urodziny. Ładna. Głupia. No, to pójdę do siebie. Aleks,
Co powiedział ci Sapielak? Poinformował mnie o nagrodzie. Jaki? Związek Pisarzy Radzieckich przyznał mi nagrodę imienia Filina, Konstantego Filina. To podobno tam najwyższe wyróżnienie literackie przyznane po raz pierwszy pisarzowi spoza Sowietów. Ta. Wiadomość na razie nieoficjalna, pewna. Nie pogratulujesz mi? Nie. To znaczy tak, oczywiście. Nigdy nie dostałeś żadnej nagrody stamtąd. Dotychczas nigdy. I publikowano cię tam raczej oszczędnie. To prawda, w porównaniu z tłumaczeniami na inne języki rosyjskich było niewiele. Nigdy cię tam nie zapraszano. Będę miał okazję jechać tam teraz.